Nie mogę się spać, żeby No tylko super. wzrosty, wzrosty, bo jak cena będzie zacznie spadać, no to, czyli scenariusz się nie zrealizował. Zawsze mam scenariusz A, B i C, nie? No to jest, no A, w tym przypadku A to jest mój, że na wzrosty, czyli umocnienie dolara, B to jest na spadki, a C jest konsolidacja, nie wiem, nie wchodzę, nie zagrywam. Zero transakcji, nie? I on wtedy by się tak kręcił, delikatne spadki, wzrosty i Tak, tak by tak, szedł po tak, równym, tak. nie? No i przejdźmy, jest godzina, która za 8. No i zobaczmy. O, teraz fajnie widać, tak wyraźnie. I zobaczcie, co będzie. Ale Tomasz, pamiętasz, że wspomniałeś, że ma być ta różnica między RSI a właśnie Bollingerem, tak? Tak. I właśnie ja tak patrzę teraz. No. To jest tak, między 40 a 60, czyli jest po środku tej jakby tej linii 40-60 i wygląda jakby to było jednakowo, nie? Jednakowo, tak, tutaj była różnica. Jak ktoś. Zobacz, tu. No. A tutaj nie doszło, nie? No Tak. i to było w nocy chyba, nie? Która to była? Nie, 11 w piątek. No to można było zagrać to. A ja akurat nie byłem przy. W piątki to rzadko. Aby rano jestem, a w południu to nie siedzę tak przy wykresach. No bo tam godziny tutaj na 4 godzinach. No jest, zobaczcie, jest sygnałowa. Tutaj ona jest pod RSI, czyli spadkowej, czyli faktycznie dolar by się umacniał, nie? Zobaczcie, ma gdzie chyba się zapaliło czerwone. Zaraz zobaczę. Kursor mi się, o, bardzo, ja nie chcę tego. O, zobaczcie, zapaliło się czerwone, nie? No. Czyli jest poniżej zera. I teraz przejdźmy sobie na godzinę, co tu widać. O, to było idealne. Tam, gdzie zakreślone to kółko, takie No. spuszczone. O, ale fajne. Zobaczcie sobie, tutaj jest, no, słabsze jest MACD. Poniżej zera. Dobra, zobaczmy 15 minut, co tu się dzieje. No i zobaczcie, gdzie jest ten. Gdzie jest cena? A gdzie jest RSI, tak? Poczekaj. Tu idzie do góry, a RSI jest Jest na poniżej, dole, nie? jest na Na dole. dole, tak. Jest przy połowie. Czyli to już był, Czyli no, fajne wejście. no. No tu jest fajnie, zaczyna się fajne wejście. Można by było No tylko nie to wiemy usunąć. właśnie, można by było, tylko pamiętajcie, że jest o 9. Tak, i może nagle później pójść do Ubi. Londyn stoi, zaraz, Londyn stoi. Londyn stoi, ale tam. Kurde, to włączyłem. Londyn stoi, tak? Wielka Brytania cała stoi, okej, święto bankowe. Święto No bankowe. to nie powinno być, ale zobaczmy sobie. Poczekajmy do tej dziewiątej. No. 5 minut. Odbija się od RSI. Minutka. No i tu jest inaczej już, nie? Widzicie? I co byście zrobili? Na co byście czekali? Teraz na potwierdzenie wzrostu. Albo Albo tak, spadku. na Tak, potwierdzenie tego przeciwko. Dokładnie. albo spadku. Dokładnie. Ja bym sobie zrobił tak. Taki scenariusz, nie? Tu bym sobie zrobił. Tu jest jakiś opór. Tu jest jakieś wsparcie.
I teraz bym czekał na o 9, co się stanie, jakiś impuls, nie? Albo góra. Albo góra i retest i wchodzę. Albo odwrotnie, dół, nie? Plan A i B. No i czekamy. Nie można gonić ceny, tylko trzeba zobaczyć, co oni zrobią. Tak, i pójść tak, jak oni idą później, a nie tak. No. Tak się nie trafi raczej. Znaczy można, no 50% szansy. To mówię. Tak. Powiedz mi, co to są te takie linie, co ty sobie wyrysowałeś wcześniej, Tomasz? Takie. To jest opór. Czekaj, zrobię grubiej, żeby to było. Patrz, to jest opór. Mogę nawet pociągnąć tu. To jest miejsce, w którym cena często się odbijała. Proszę, jeszcze raz, bo za. To jest miejsce, gdzie cena często się odbijała. Jakaś reakcja była. Czyli do góry jest opór, na dole wsparcie. Dole wsparcie. Czyli tutaj ja wyślę ten na grupę właśnie opór, wsparcie, co to jest, te podstawy. Tu się cena, jakiś ma problem z przebiciem tutaj tego miejsca i dlatego to jest opór, nie? Na dół, a to jest wsparcie. Dobrze mówię? Opór, wsparcie, nie odwrotnie. To jest wsparcie. Wsparcie chyba na górze jest, tak? Nie, Na dole. na dole, no do góry jest opór, nazywa, a na A dole opór jest, jeżeli cena tak. Nie może wyższa. tego przebić. No dokładnie. Okej. I zobaczcie, co się dzieje. Ale szpilkę dało na minucie. Ojej. Ale poszła świeca w dół. No ale to jeszcze nic nie oznacza, nie? No, to ona może wrócić w każdej chwili teraz. Zobaczcie, jest reakcja na ten Już opór, wraca. wsparcie, nie? Czyli dolar, jeżeli tak jest, czyli dolar, euro się nie umacnia, tylko spada, tak? A dolar wzrasta. Dobrze mówię? Dolar się umacnia, gdy na dole leci, tak. A dolar jest drugi, nie? I idzie. Tendencja tu. O, nie, jedna. Nie, zamknięcie Bollingera jest na ten. Zamknięcia tu jest do góry, to czyli dla mnie może być baj, nie? Że to była minuta przed, jakaś zmyłka, ale zobaczymy, no. Wiesz, co mnie zastanawia, ponieważ ja mam linię trendu narysowaną na nie i ona się tak ładnie odbiła od niej. I kilka razy już nie mogła jej przebić. Ja bym sobie poczekała, aż ona ją przebije, Nie zrobi retest też. można gonić z rynku, nie? No. No. Cierpliwość, cierpliwość i bo czasami jest tak, że a wejdę, będę szybszy i uprzedzę rynek i wejdę sobie już na sel, nie? A to się po 9 odbije i pójdzie do góry. No i co? Trzeba czekać, zrobić, co zrobić cena i się dołączyć po prostu do nich. A na tymi, jak są te na minucie, No. te ostatnie właśnie te dołki, no nie? No. To idealnie dosłownie się odbijała od linii trendu. Na 4 godzinach, wiesz, wyznaczone. Mam pytanie. Pokażecie mi, no ja jako laikowi, linię trendu. Masz na przykład tutaj na to łączysz dwa najbliższe wierzchołki, czy tam dołki. Na przykład tutaj byś mogła tak połączyć. Widzisz? Jeden wierzchołek, drugi wierzchołek i łączysz dwa najbliższe. I to jest linia trendu. I zobacz, teraz ona od dołu odbiła się, no nie, przebiła tą linię trendu, wróciła do linii trendu i można by było też spekulować, co zrobić, czy ona się od niej odbije i pójdzie do góry, czy ją przebije, ponownie i pójdzie w dół. Ta 44, ta Emma. Ona mi wyznacza właśnie trend. Lubię ją.
bardzo ją lubię i często reaguję na właśnie cena na nią, wiesz. Zobaczcie sobie, na przykład tu zareagowała. Później był impuls. Tu jest opór. Często reaguję, tu jest reakcja, tu jest jakaś reakcja, tu jest reakcja. Lubię ją bardzo, nie? Zobacz, tu teraz też coś nie może jej przebić, zobaczymy. No dzisiaj może dużo konsolidować, nie? Jak Wielka Brytania stoi, może cena ten, nie? Stać. Jakie macie plany na wieczór? Bo wiem, że dzisiaj święto. Czy to, chcecie, że te pytania, odpowiedzi jakieś? O 19 czy 18, o której tam wam pasuje? Czy z rodziną spędzacie czas? No ja dzisiaj wyjeżdżam, to mnie nie będzie dzisiaj, niestety, ale. Ja jestem w pracy do 18, o 19 jestem w domu. No, także. No to może odpuśćmy jutro. No jutro normalnie giełdy chodzą. No, jutro normalnie pewnie. O, poświęcimy. Ale zrobimy tak o 19, bo ja o 19 Tak. będę w domu. Fajnie. O, ale na przykład tutaj pięknie idzie do góry linia trendu, taka wzrostowa. Można teraz, można by było wejść na Nie, przykład ja za. potrzebuję, właśnie czekamy na jakiś impuls, duży impuls. Chociaż dzisiaj będzie ciężko taki impuls. Mówię, tak, narysowałem, taki impuls potrzebuję, żeby świeża cena poszły tak, ceny poszły tak, albo korekta i tu wchodzimy, patrzymy, co jest, sprawdzamy do RSI, No ale albo. zobacz, Tomasz, ta cena idzie do góry. To jaki jeszcze impuls potrzebujesz? No, ja. Przebicie, Impuls, przebicie, przebicie patrz. przez linię Przebicie tutaj, Bollingera, tak? tego oporu, przebicie tego oporu. To jest dla mnie Aha. kluczowy. Tak samo Rozumiem. tutaj, jak przebicie tego wsparcia. To jest dla mnie impuls. Rozumiem. No bo cena chodzi z zygzakiem, nie? No okej, Czyli jak to skalpuje, to mógł tutaj zaryzykować, nie? Czyli ważne jest, żeby ustalić linię oporu i linię wsparcia, tak? Tak. Z dłuższego, patrz, z większego interwału ja widzę, tak jak mówiłem, chciałbym wzrost czy umocnienie dolara, nie? To czyli tutaj spadki na większych interwałach, nie? Ja widzę spadki. Czyli to, co mówiłem, że się zapaliło MACD na czerwono. Tutaj jest RSI pod. To jest większy interwał. Ja chcę spadki. Chcę, ale no, robię to cena. Ja z minuty szukam wejścia, nie? Szukam wejścia, jak to się dołączyć. No, ale potrzebuję jakiegoś impulsu. Na razie no, nie ma nic. Zobaczymy. To się wlecze. Ile tu spadło? Tutaj mamy 17 piątek. Zaledwie 50 pips. Ale jak będzie jakiś impuls fajny, to sobie wejdziemy i tutaj się coś zaczyna. A Tomasz, spójrz na 15 minut, wiesz? Tam ona z tym spadkiem to może zrobić No jest na minus, zamiast spadku jest górę, zero. wiesz? Jest wszystko poniżej, nie? Dla mnie jest no, spadkowe. Tutaj zobaczcie, 15 co zrobiła. Prawie doszła do tej linii, do 44 M. Tu był środek, a zobaczcie, gdzie jest na RSI. Gdzie, nie ma mowy o środku. Bo jakbym włączył podstawę, to ja mam podstawę wyłączoną, czy to jest środek Bollingera. Zobaczcie, doszło do połowy, nie? A zobaczycie, jest tu cena, nie? To dla mnie to jest, że no słabe jest euro, nie? Słabsze. No bo dzisiaj jest to święto. Tak.
Jakieś ruchy mogą być, ale dopiero jak Stany się, nie, dołączą. Które dołączają? O, zaczynają się ruchy około 14 już fajne takie. 8. 14, tak po kolei, bo tam wiadomo, są strefy czasowe, nie? Tam w Chicago inaczej ten. Tak od 14:30 do 16, jak się dołączają. No i wróćmy na ten, wróćmy na naszą minutę. Nic tu nie widzę. Teraz tutaj jest taki, nic nie widzę, naprawdę nic. No i teraz wejście na przykład Baj albo Sal, to jest dla mnie hazard, nie? No tak, ani. Teraz w połowie wszystkiego, no to gdzie? A w połowie wszystkiego nie wiadomo nic, nie? Co się stanie. No. Jedna świeca na dół, druga do góry i tak kółko. Powiedzcie mi, jak się nazywa ta środkowa linia w Bollingerze? Ta grubsza Podstawa, taka? podstawa. Podstaw. Ja Ona jak włączasz sobie. ją mam wyłączoną, bo ona mi się miesza z tą 44, dlatego ją wyłączyłem, nie? A jak sobie włączysz Bollingera, to ona ci się automatycznie ustawia. Tak. A która to jeszcze raz ta Emma jest, jeżeli może. No ta, 44, nie? No, a gdzie to jest na tym, na Bollingerze? To jest ta niebieska. No właśnie o tą pytałam. To jest Emma, tak? To jest Emma, no. A. No właśnie o tą pytałam. Jakby w Bollingerze, nie? Układnicza średnia krocząca. Tutaj masz. Numer. Wykładnica średnia krocząca. Okej, super. Aha. Ale ona jest tu poniżej. A w tym RSI, nie? Jak to bierze, przyjrzymy się, ta czerwona to jest biegnąca też tak. To jest RSI, a ta niebieska to jest sygnałowa. A ta czerwona? To jest RSI. Aha, to jest RSI. A ta sygnałowa to jest SMA 12, 14. Oh, no i tak wątpisz by było coś. Ale przynajmniej się popatrzyliśmy. A na czymś innym? Sprawdzimy. Mówię, ja nie gram. No wczoraj zagrałem sobie ten. Dolar, frank. Frank jest inny, nie? Bardzo, ojejku. No i zobaczcie, i tu było wejście, kurczę, o której dziewiątej? O, zobaczcie. Gdzie była cena? O dziewiątej? A gdzie była tu? Tu jest po środku, a tu była przy wstędze Bollingera, całkiem wysoko. Tu była w połowie RSI, Tak. czyli różnica. Jest, no. Można. Było można zgarnąć już. Tak. 10 pilsów, no to jest. To jest trochę. Rozumiecie, nie? Tak? Mariusz? Tak. Piotr? Szukamy różnicy. Szukamy jakiegoś impulsu różnicy. Zobacz. Tutaj była cena, a RSI było. Nie było tutaj w ogóle. Nie? Ledwo do końca. I dla mnie to jest oznaka, że no, frank szwajcarski jest silniejszy od dolara, nie? No i tak się stało, nie? No teraz co On byś. odbija. Czy dzisiaj są jakieś wiadomości? Już patrzę. Są. Wiem, że są Zobaczymy.
Owszem, o 16. Za 6 godzin, no. O 15:30. 16. Później jakiś wskaźnik. Ale teraz 15 czy jest. teraz? 8.30. No. 8.30 był na AUD. A. Nie, bo wiesz co, sprzęt mi się włączył i nie wiem czemu. Myślałam, że może wiadomości jakieś. Bo nie ma płynności, to nie wiesz. No teraz jedynie jakie wejście bym. Tutaj sobie można zrobić taki scenariusz. Rozciągamy FIBO. Ja bym tu zobaczył, co się będzie w tym miesiącu. To jest 50 FIBO, to jest dobry punkt do wejścia. Bo A teraz, jeśli nie chce wejście to zawracać, to bym. poczekać na 61. Zobaczcie, teraz wejście dla mnie, no to jest. Już pociąg odjechał, ale tu było wejście. Pociąg odjechał, no i to jest. Trzeba czekać na odbicie teraz, bo to tak cały Tak, czas będzie. bez A sensu. tak wygląda, jakby dalej chciało schodzić, nie? No. Jak odjedziemy, to no, no trudno, nie? Ale nie uczmy się takich nawyków, że łapiemy, jak już pędzi, nie? Nie, bo to tu. Już tak raz zrobiłem kiedyś też i ledwo co wybrnąłem na zerze, zamknąłem. Mi chodzi o 50. Zobaczcie tutaj ten impuls. Poszło na dół. I zobaczcie, gdzie cena. Jest tu 50 i cena doszła. O co mi właśnie chodzi? Nie wiem, czy gracie krypto? A czasami na Bitcoinie, Wczoraj ale dałem to. fajny sygnał. Widzicie No obraz? tam było, widziałem. Chyba tam był ostry wzrost, tego co kojarzę, tak? Czy spadnie? Nie, tam chyba był. Czekajcie. Chyba wzrost był. Widzicie, co widzicie teraz? Widzicie mój telefon? Grupę moją? No zobaczcie, na 13:55, 14 dałem, że wydaje mi się, że markują wzrosty. Spodziewam się duży boom, nie? Ale to jest dolar szwajcarski, dolar do franka to. Wiecie? To powiedzcie mi teraz, co widzicie? Nic na razie. O, jest. 13:55 Grupa. dałem, że markują, nie? Wzrosty. A 17:31 aż zarobione, nie? A wiesz, co mi zrobiła Binance? Kolejną weryfikację i nie mogę przejść tej weryfikacji, Dlaczego? coś. Co się pytają? Wiesz co, już tam przeszłam do rozmowy z nimi, no nie? I mimikę twarzy, no kuźwa, no nie wiem o co im chodzi z tą mimiką twarzy. I odrzucę. Że za mocno do nich mrugasz. A miałam przecież Binance zweryfikowanego i Patrzmy popieprzyłam. na funcie, chcę zobaczyć. I też było wejście, zobaczcie. Na tym dolarze, na euro dolar nie było, a tu było wejście. Widzicie tutaj? A gdzie była cena? Tu było ponad połowę. No, jakby to. Jakby podstawę wam pokazać. Zobaczcie, ponad połowę, nie? Tu się odbijało, Tak. Tak. a gdzie było tutaj, nie? No. Nie Widać to? Tu jest wiem. ponad połowę. Odbija się No. my. A tu nawet nie doszło do połowy cena. Okej. No tak. Można było zaryzykować. My. Zobaczmy ten dolar, czy się w końcu ruszy, czy się nie ruszy. No i to będzie w kółko. On będzie w kółko przed tym. Ale jak to skalpuje, no to.
Nie ma co ryzykować. No widzicie, jak ślamy Tak, warnie. teraz jak ktoś takie szybkie transakcje, No bo mógł teraz wejść, to no tak, szybko. No. teraz tak, teraz można by było wejść, Jak no. się załapie po 2-3 pipsy, no to Tak. bym się mógł tu nałapać, nie? Ale to trzeba siedzieć przed monitorem, nie? O, popatrz. A ja lubię rano wejść sobie o 9, taki ruch, poszukać ruchu, zamknąć komputer, wyłączyć i mieć wolne. O to chodzi. A ile pozostali uczestniczy siedzicie na komputerach? O jakiej godzinie? Nie, no też krótko. Ja tam najczęściej na komórce, w ogóle na komputerze nie siedzę. Tam Tak, na różnie tam w komórce. trakcie dnia. No. Musi siedzieć do dwóch Tomasz, godzin. Do 2 godzin się tam siedzi. wejdź No. mi na USB i odpowiedź. Ale tutaj fajnie. USDJPY. Na godzinę. To będzie korekta, jeśli jakoś robi. Mi się wydaje, że będzie wejście. Wejście to już było. 15 minut temu, no nie? Odkładkę mam taką. Oj, to jest Wejście dziura będzie, w no, kompu. wejście będzie. Teraz na co czekamy? O, tu jest. No, Agnieszka, co byś zrobił? Czekaj, czekaj, bo nie mam tego. No już. Widać? Na retest jakiś. No dokładnie, bo jest impuls. Właśnie na taki impuls na Euro USD żeśmy czekali, nie? Jest przebicie, zobaczcie. Tu bym się zrobił o 9, to bym się zrobił taki opór. I tu bym się zrobił opór. I on jest właśnie przebijany. No, na minucie pokazuje, że jest wejście na Abaja. Na Baja? Nie, to będzie tylko retest i mi się wydaje, Na że sel, to mogą. będzie, ja Na czekam na. sam. A, czekamy na takie coś? No tak, tylko mówię, no, na tym I pokazuje na razie. No tak. gdzieś tutaj byśmy wchodzili, nie? Ale na minucie już patrzę, co widać na minucie. No, dlaczego tu widzisz Baja? Powiedz mi. Poczekaj. Pokazuje mi No. przebicie RSI, czy RSI jest 30. Tak, a my szukamy różnicy, pamiętaj. Teraz poczekamy na A, RIT. dobra. Okej. Teraz czekamy, jak RSI wróci i popatrzymy sobie na różnicę, nie? Czy No, masz rację. ten jen taki silny, nie? Czy... Okej, już. No jakoś się fajnie tu rusza. A ona stoi tu. A nie, ruszyło. O, ale pięknie tutaj. Nie? Patrzcie, wychodzi Lecimy. za linię Wingera. Okej, teraz tu coś zrobię. Opór. No wyszło za Bollingera, ale też RSI poszło do góry, więc Jeszcze nic nie ma tutaj. no dokładnie jakby co, to no Zrobił nadskalpowanie. na skalpowanie okej, no, ale zrobił Tak. podwójny wierzchołek zrobiło. I zobaczymy. No nie ma mocy, żeby mnie Nie stronie. ma siły już, tak. On prawdzie spadł delikatnie. A weź zmierz proszę, ile tu pipsów jest, jakby to na skalpowanie brać. 5, 6, jakby ktoś tu wszedł. No więcej, 7. To ładnie. No. No to takie trzy No, wzrosty, co były te baje, pięć jakby ktoś pipsów wszedł. jak nic. No to teraz, jak ktoś by chciał, no to teraz może zaryskować na baja.
A czemu mówisz na Baja? No bo zobacz, gdzie doszła cena, a gdzie jest RSI. Widzisz? Cena prawie dochodzi tu do połowy, nie? A tutaj jest na samej górze prawie. Ale to jest ryzyko. Dla mnie to jest ryzyko. Ja bym chciał przybicie tego albo tego, nie? Dołka albo wierzchołka. Na razie to idzie, tylko konsoliduje cały czas. Idzie w prawo, nie? To bym, jak No. skalpował, to bym tu wszedł. No tu 5 pipsów. No tu będą 3. Ja bym skalpował. To bym spróbował. Może będą fajne ruchy od tej 14:30. Jak ktoś będzie chciał, no to mogę zrobić tego zooma. Tam jest otwarcie rynków. I może być ciekawie. O 14 mówisz? 14:30. Może byśmy usiedli. Ja będę, no zobaczę z ciekawości. No ja w pracy już będę. Jest. No ale jak będzie jakieś wejście, to ja na grupie podam, nie? Wszystkie parametry. No nie, ja i tak nie będę Może nie mogła możesz, dojść. nie? No. No ja nie, nie. A zresztą ja nie mam takiej sprawy, żeby na nawet wejście, nie mam tego zainstalowanego na telefonie, nie? Nie masz? Nie. Znaczy, chodzi ci o ten, co ten MT4 ja telefon. mam, no, MT4, no. Nie, ja nie mam. Nie mam. Dobrze, zobaczę to na 15. Ale się pierdzie. Mówisz, że do 50 by poszło, tak? Na scalpingu. Mhm. Nic nie damy rady, czy nic się ubrać. No jest, opór nie może go przebić, nie? Widzicie, znowu się odbija. Aha, znowu spada. Za duży spokój na rynku. Za duży spokój. Nie ma kto popchnąć tej ceny, nie ma gotówki. Weź no tam, nie możesz tam kurde, no. Proszę. Płacić z milion euro. Nie no, rzeczywiście. 0,2 wrzucę. Może ruszy. I spekulacje. Nie no, rzeczywiście sytuacja na scalping jest idealna, nie? Zobaczcie, raz, dwa, trzy. Ale to można łapać troszkę tam. No, trzy razy tam 7 to 20 pipsów. 20 pipsów, no. Ja ci powiem, że znam gościa, Amerykanin. Oran? Amerykanin, wiesz, który zbiera... Ale to o Oranie mówisz? Nie, 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 ten bankrut po prostu ma 4000 dolarów musi zarobić dziennie, żeby, wiesz, żeby go z domu nie wyrzucili. Dolarów. No i siedzi sami i wali te 1, 2, ale dużymi notami, nie? Tylko on gra na 3M. Na czym? 3M i gra tylko dolar do jena, dolar do euro. 3M, po prostu jak ja mam tu M jedną, on tam ma 21, 12 jakoś jeszcze i 7 chyba. To co ja mam? To jest no. 1, 12 i 7. I po prostu no, tak mu się życie ułożyło, że ma tyle długów, że no...
wymyślił swoją strategię i tam zbiera. Ale nie ustawia stop losu, bo oni, nie, tylko on siedzi i non stop i pika, nie? Szczerze mówiąc, to ja już też wolałbym chyba siedzieć i pić, niż siedzieć u mnie w robocie i biegać. No ale tyle nie zarobić, 4000 dolarów dziennie? No nie,